Maryla Rodowicz, 74 L., opowiedziała w jednym z tabloidów o swojej głodowej emeryturze i trudnej sytuacji finansowej. 74 latka pobiera świadczenia w wysokości 1600 zł, co jest kroplą, w morzu potrzeb. Do tego mąż zabrał jej samochód i zmuszona była wynająć nowy, co wygenerowało dodatkowe koszty. Reklama by nieco podreperować domowy budżet, diwa zmuszona jest koncertować. Choć dopiero styczeń zaplanowanych ma już 41 występów. W wywiadzie dla superekspresu skarży się na swój los. Wyznaje, że wytrwaleciła grosz do grosza, zdając sobie sprawę, że czekają ją naprawdę chude lata. Nie wiadomo, jaki będzie następny rok i kolejny. Dlatego w tym roku, jeśli lepiej zarobię, to odłożę pieniądze na przyszłość, mówi w rozmowie z tabloidem. Nie zamierza jednak wyprowadzać się z posiadłości w Konstancinie, której utrzymanie kosztuje ją miesięcznie około 20 tysięcy złotych. Pracuje dużo dlatego, że muszę opłacić rachunki. A jednak ten duży dom generuje codziennie duże koszty. Niestety, rachunki to rachunki i trzeba je płacić. W dodatku straciłam samochód, więc musiałam wynająć inny. To też kosztuje. Niedługo planuje wziąć auto w leasing na dwa lata, zapowiada, pozostaje współczuć.